On nie pomyśli, o Boże, jaka ta kobieta jest cudowna, ona dla mnie tyle robi. Nie, on sobie pomyśli, o Boże, jaki ja jestem cudowny, że ona tyle dla mnie robi. Albo jesteś dziewczyną jego marzeń, albo gościu robi wypad, bo on wie, że on cię źle traktuje. To nie jest tak, że on jest jakiś głupi i ułomny. On wie, że on cię źle traktuje. Hejka wszystkim, z tej strony Pola Amelia i dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, czy twój chłopak cię w ogóle lubi. I ten filmik nie ma na celu sprawienia, że ty zaczniesz się zastanawiać, czy ty w ogóle jesteś wystarczająca, czy ty jesteś wystarczająco fajna i ładna i tak dalej, tylko ma na celu skłonienie cię do refleksji, czy aby na pewno twój chłopak na ciebie zasługuje. Ilość dziewczyn, które są miłe, kochane, ładne, mądre, fajne i tak dalej, które są w związkach z jakimiś po prostu dusty men, to przeraża mnie, więc to musi się skończyć, dlatego dzisiaj przychodzę z tym filmikiem. Wielu osobom wydaje się to normalne i logiczne, że skoro chłopak jest z jakąś dziewczyną, to musi ją lubić, ale no niestety to nie jest równoznaczne i tutaj mowa o lubieniu, a co dopiero o miłości. Moim hobby jest obserwowanie ludzi, ich różnych reakcji, ich przemyśleń, słuchanie itd. I po reakcjach, po słowach, po czynach można bardzo, bardzo dużo wywnioskować na temat tego, czy ktoś w ogóle kocha swojego partnera. I ja po słuchaniu różnych facetów mogę bardzo łatwo wywnioskować, czy ten facet jest zakochany, czy on po prostu ma tą dziewczynę, bo jest wygodnie z nią. Dlatego dzisiaj wam powiem, jak to odróżnić. I na przykład jak ten Jasiek opowiada o swojej Julce, to widać, że on jej nawet nie lubi, a co dopiero kocha. I ta Julka o tym wie, ona ma świadomość najprawdopodobniej, ale no i tak przy nim jest, bo myśli, że na nic więcej jej nie stać. No i tutaj jest idealny dowód na to, że wszystko zaczyna się od pewności siebie. Dlatego tutaj wchodzę ja i mój kanał i pracujemy nad twoją pewnością siebie, kochana. Jeżeli twoje poczucie własnej wartości jest naprawdę niskie, to będzie tragedia na każdym innym polu w twoim życiu, więc koniec z tym. Nigdy nie jest za późno na glow up mentalny, na całkowitą zmianę myślenia. Girl, it's your time. Po pierwsze, ja uważam, że żeby związek był udany i żeby facet się starał na maksa o kobietę, żeby ta kobieta czuła się bardzo dobrze w tym związku, czuła się kochana i tak dalej, żeby świadomie wybierał bycie z nią i tylko z nią, nie zdradzając jej, bo przypominam, że faceta się nie da zatrzymać, jeżeli nie chce być zatrzymany, jeżeli nie chce być z tą kobietą sam z własnej woli, to jedyna opcja, żeby taki związek się udał, to ta kobieta musi być dream girl tego faceta, czyli musi być wymarzoną dziewczyną, którą on zawsze pragnął, o której gdzieś tam w swojej głowie myślał jako o przyszłej tej już potencjalnej partnerce na całe życie. Ja wiem, że to może brzmieć okrutnie, ale ja tutaj jestem po to, żeby wam pomagać i żeby powiedzieć wam prawdę, a nie żeby was po prostu tylko klepać po ramieniu. Mówię wam, jak jest. Jeżeli nie jesteś tą jego dziewczyną marzeń, to znaczy, że trzymasz jej cieplutkie miejsce. Ale to, co jest ważne, to to, że ty teraz z twoimi cechami, z twoim wyglądem, po prostu tak, jak jesteś teraz, jesteś czyjąś dream girl, bo faceci mają przeróżne typy. To nie jest tak, że ty musisz być w jednym kanonie piękna, że musisz wyglądać tak, tak i tak, że musisz mieć dokładnie to, to i to i wtedy każdy facet ci będzie chciał. Nie, każdy facet ma trochę inny typ i przysięgam ci, że jest facet, nawet nie jest jeden, jest wielu facetów, którym ty odpowiadasz po prostu idealnie, którzy jakby cię teraz zobaczyli, to by pomyśleli, o mój Boże, to jest ona, to jest ona. Bo pamiętaj, że w odpowiednich oczach będziesz sztuką i dziewczyna, która dla jednego faceta jest, a nie wiem, nie chcę z nią być, jest dla innego faceta, ja z nią chcę być do końca życia. Więc to nie zależy od twojego faceta, to nie jest tak, że jeżeli on cię nie chce, albo że czujesz, że to nie do końca tak powinno wyglądać, to nie znaczy, że każdy facet na tym świecie będzie uważał, że jesteś niewystarczająca. A więc po czym poznać, czy jesteś jego dream girl, czy tylko trzymasz dla niej miejsce? Po pierwsze, nie będziesz musiała się zastanawiać, czy twój chłopak cię kocha, czy twój chłopak cię lubi. Nie będziesz się musiała zastanawiać nad tym, czy on ma jakiekolwiek uczucia wobec ciebie, bo będzie ci stale to pokazywał. Będzie ci zabierał na randki, będzie chciał, żebyś się czuła kochana, będzie chciał, żebyś się czuła szczęśliwa, będzie chciał ci ułatwiać życie, a nie utrudniać. Nie będzie w stanie w ogóle znieść twojego płaczu, nie będzie w stanie znieść tego, że jesteś smutna, że jesteś
że się czujesz źle, że się nie czujesz przez niego niekomfortowo. On w ogóle nie będzie dopuszczał do takich sytuacji. Oczywiście, dobra, czasem się może coś zdarzyć pojedynczo, ale to nie może być nieustannie, że ty jesteś przez niego smutna czy płaczesz. Jeżeli jesteś dziewczyną jego marzeń, to jeżeli coś powiesz, na przykład, że lubisz róże, to on następnym razem ci je przyniesie. Albo na jakąś okazję ci przyniesie róże, a nie właśnie, że tulipany. On cię będzie słuchał, nie będzie cię ignorował, nie będzie ignorował twoich wiadomości, myśląc, a nieważne. Nie, bo dla niego jest ważne to, jak ty się czujesz. Nie będzie się oglądał za innymi kobietami, nie będzie dawał im atencji, nie będzie lajkował, nie będzie wygłaszał w ogóle, że o, ta kobieta jest piękna, o, ta jest cudowna. Nie będzie chciał zranić twoich uczuć, nieważne w jaki sposób. Po prostu tego nie będzie chciał robić. Nie będzie, będzie się bał zaryzykować utratę ciebie, będzie się bał zaryzykować zranienie ciebie. I to, co jest bardzo ważne, to twoja miłość dla takiego faceta będzie czymś wyjątkowym. Bo miłość, którą ty dajesz nieodpowiedniej osobie, ona dla tej osoby nie będzie ważna. Ta osoba jej nie będzie doceniać, nie będzie doceniać ciebie. Dlatego nie będzie tego doceniać, bo ty nie jesteś osobą, od której ona docelowo by pragnęła tej miłości. Dla nieodpowiedniej osoby, dla faceta, który cię nawet nie lubi, nie ma to znaczenia. Nie ma. Możesz mu prać, sprzątać, gotować, sypiać z nim. Wszystko możesz robić, ale on tego nie doceni. Nie doceni tego, możesz być jego drugą matką, ale jedyne, co on sobie pomyśli w momencie, kiedy ty będziesz dla niego robić coraz więcej i więcej, on sobie pomyśli, o wow, ale ja jestem super, że ona robi dla mnie tyle rzeczy, może mnie stać na coś lepszego. On nie pomyśli, o Boże, jaka ta kobieta jest cudowna, ona dla mnie tyle robi. Nie, on sobie pomyśli, o Boże, jaki ja jestem cudowny, że ona tyle dla mnie robi. Nie bądź pick me. Nawet faceci nie lubią pick me girls, naprawdę. Ja naprawdę znam takie przypadki związków, gdzie kobieta po prostu robi wszystko, żeby ten facet został przy niej, bo nie ma wystarczającego poczucia własnej wartości, tak naprawdę nie ma wcale tego poczucia własnej wartości i myśli, że musi robić te rzeczy dla niego, żeby nadrobić to poczucie własnej wartości, żeby on chciał w ogóle przy niej być, bo myślą, że sama ta osoba, czyli sama ta dziewczyna, to nie jest wystarczające, że ona nie jest wystarczająco ładna, miła, dobra, kochana, zabawna. Myślą, że ona nie jest już tym full package, tylko że ona musi nadrabiać czymś. Taki facet najprawdopodobniej nie odejdzie od tej dziewczyny, bo jest mu wygodnie. Pamiętajcie, że jak faceta nie stać na pomoc domową, to ją poślubi. Dobra, to jest bardzo taka złożona kwestia i dotyczy już relacji tak powyżej 20 paru lat. Nie adaptujcie tego, jeżeli macie 15 lat, bo to nie będzie miało sensu. Facet wybiera kobietę, na którą go stać. Bo bardzo często faceci są źli na samych siebie, że oni są zbyt leniwi, że są niewystarczająco ambitni. Oni zamiast wziąć się w garść, poukładać sobie priorytety, najpierw skupić się na karierze, na zarabianiu pieniędzy i później dopiero faktycznie zacząć myśleć o randkowaniu, o zakładaniu rodziny i zamiast dopiero później wziąć sobie kobietę, której oni pragną, na którą ich stać, to oni nie zmieniają w sobie nic. Oni pozostają tacy, jacy są i biorą sobie kobietę, której nawet nie lubią, która im się nawet nie podoba. Biorą sobie kobietę, z którą będzie wygodnie. Taka kobieta, która ma bardzo niskie poczucie własnej wartości i myśli, że to jest wszystko, na co ją stać. Nie, to nie jest wszystko, na co tą kobietę stać. No ale ona jest taka na teraz, bo sprząta, gotuje i tak dalej. Faceci nie są głupi i oni wiedzą, że kobieta, której oni faktycznie pragną, nie zwróciłaby na nich uwagi. Więc kobieta, która zwróciłaby na nich uwagę, to jest jedynie kobieta, która im się nie będzie podobać. I oni zamiast coś w sobie zmienić swoje życie i żyć tak, jakby chcieli, to oni zostają w tych swoich leniwych kapciach i nic nie zmieniają. I po prostu pytają się tej swojej kobiety, czy już im ugotowała obiad. Widzicie, że się wszystko zaczyna od poczucia własnej wartości? Wszystko. Jeśli twój chłopak nie boi się ciebie zranić, to znaczy, że on się nie boi ciebie stracić. Chłopak, który się nie boi ciebie stracić, cię nie kocha. Jeżeli facet znajdzie swoją kobietę marzeń, to czy wy wyobrażacie sobie, że on będzie w ogóle wystawiał ją na ryzyko utraty jej? Na ryzyko zranienia jej? No nie! Na przykład twój chłopak ryzykuje twoje uczucia kosztem tego, żeby rozbawić towarzystwo na imprezie i na przykład żartuje z ciebie? Błagam cię, dziewczyno,
Co ty robisz jeszcze z nim? Muszę tutaj wspomnieć o czymś takim jak zagadywanie i podrywanie facetów i generalnie robienie pierwszych kroków, dlatego że musicie wiedzieć, że faceci są goal-oriented. Oni są nastawieni na cel i oni są już po prostu jako faceci, tak z natury, tak stworzeni, że są nastawieni na cel. Jak oni widzą kobietę, która im się podoba, to oni do niej podejdą. Chyba że mają świadomość, że ona jest poza ich ligą, czy to oni są poza jej ligą, ja nigdy nie wiem w którą stronę. No to jeżeli wiedzą, że out of their league, no to będą się tylko patrzeć na nią. Ale powiedzmy, że jeżeli ona się uśmiechnie i da mu jakiś taki sygnał, że on może do niej podejść, to on do niej podejdzie, ok? Jeżeli ją chce, jeżeli jej chce, jeżeli jej pragnie, to do niej podejdzie, ok? Ty nie musisz do niego podchodzić. To nie komórka jajowa goni plemnik, tylko plemnik goni komórkę jajową. Ja zawsze to powtarzałam i będę powtarzać, bo to jest natura. W naturze zawsze samiec goni samicę. Pragnie ją zdobyć, pragnie zdobyć jej uwagę, a nie na odwrót. To nam się coś ludziom poprzewracało, ale dobra, słuchajcie. Bardzo często, kiedy to kobieta zagaduje faceta i zaczyna go podrywać, to oni sobie myślą, a w sumie... Czy ty byś chciała być takim, a w sumie, czy wolałabyś być tak, to jest to, podbijam, ona będzie moja? No, czym byś wolała być? I też nie przyzwyczajajmy facetów do tego, że kobiety podbijają, że kobiety przejmują inicjatywę, bo zaraz się kompletnie rozumieją role takie płciowe, społeczne. Także posiadanie crusha zostawiamy w podstawówce, maksymalnie w liceum, bo to facet ma sobie wybrać kobietę i stwierdzić, to jest ona, ja jej chcę dać cały świat, a nie, że kobieta sobie wybiera, to jest mój crush, on mi się podoba, on będzie mój, mimo że 50 innych dziewczyn go chce. Słuchajcie, to nie jest ta dynamika. Toczenie wojny z jakimiś innymi dziewczynami, którym też się podoba ten chłopak, ja rozumiem, ale to naprawdę zostawmy w szkole. Później już jest za późno na posiadanie jakiegoś crusha, bo to jest pick me. Pick me. Nie chcemy być pick me. I to, co się dzieje koniec końców z twoim crushem, to, że on sobie i tak wybiera dziewczynę, którą sobie sam upatrzy, która tak naprawdę pewnie nie zwraca na niego uwagi. Facet, którego jesteś dziewczyną marzeń, powinien ułatwiać twoje życie, ok? Facet powinien ułatwiać twoje życie. To przychodzi naturalnie w momencie, kiedy on cię prawdziwie kocha. Jeżeli facet nie ułatwia twojego życia, nie chce ci pomagać, nie możesz się nauczyć niczego od niego, nie możesz patrzeć na niego z podziwem, nie możesz się poczuć odciążona, odstresowana, to taki facet jest jedynie problemem i ciężarem. Naprawdę tak jest. Naprawdę, dziewczyny, ja mogę powiedzieć po sobie, bo ja czuję, że ja naprawdę mogę podziwiać mojego faceta, że ja mogę się od niego uczyć różnych rzeczy i to jest według mnie jedyna dynamika, która działa. My jako kobiety chcemy poczucia bezpieczeństwa, my chcemy się czuć spokojne, my nie chcemy chodzić zestresowane, bo ja o tym jeszcze nagram filmik, muszę to bardziej rozbudować, bo to jest bardzo długi temat, obszerny, bo my jako kobiety, żeby móc pomagać naszym facetom się odstresować i wsparcie emocjonalne być dla nich, my same musimy być spokojne. Na przykład facet ma dużo jakichś wojaży związanych z pracą, z zarabianiem pieniędzy dla rodziny, no i kobieta w tym momencie jest jego takim ciepłem, prawda? Pomaga mu się odstresować, ale żeby być taką opoką, taką ostoją, to najpierw musi wiedzieć, że może ulokować te swoje uczucia w tego danego faceta, musi wiedzieć, że dzięki niemu będzie się czuła bezpieczna, że on będzie jej pomagał, że on jej będzie ułatwiał życie, a nie utrudniał. Muszę wspomnieć o mega ważnej rzeczy, jaką jest to, że faceci bardzo często nie lubią kobiet, nienawidzą ogólnie kobiet, bo nam zazdroszczą. Czasem po prostu chcą jakąś kobietę zamknąć w związku i ją źle traktują, przy po prostu z tej nienawiści do kobiet, chcą nam utrudniać życie i nas źle traktować. No i takim kolegom mówimy papa, bo nie zmieniamy wartości, nie chcemy naprawiać. To nie działa, nie uczymy facetów szacunku do kobiet. Po prostu jeżeli on go nie ma, to go żegnamy, tak? My nie jesteśmy jakimiś nauczycielkami, chyba że jesteście na jakichś studiach, ale tak generalnie to nie jesteśmy przedszkolankami. Bądź z facetem, który wie, który ma świadomość, jest przekonany o tym, że ty jesteś wartością sama w sobie, któremu nie będziesz musiała tłumaczyć,
jak macie traktować. Bo on to będzie wiedział. Taki princess treatment wychodzi naturalnie od faceta w momencie, kiedy on kocha tą dziewczynę. Bo on wie, że on cię źle traktuje. To nie jest tak, że on jest jakiś głupi i ułomny. On wie, że on cię źle traktuje. On się świadomie źle traktuje, więc dlaczego ty świadomie tam dalej trwasz? Prawda, dziewczyno, zastanów się, z kim ty jesteś albo z kim chcesz być. Dlatego, że lepiej być singielką, lepiej pracować nad sobą i mieć dużo czasu dla siebie, niż poświęcać swój czas, energię, miłość, zaangażowanie w nieodpowiednią osobę, która tak naprawdę cię nie chce, która tak naprawdę czeka, aż się nie pojawi lepsza opcja, żeby ciebie wymienić i wyrzucić w momencie, kiedy ta lepsza opcja się pojawi. Naprawdę, dziewczyny, przemyślcie, z kim jesteście, bo naprawdę z nieodpowiednią osobą można się tak zmarnować psychicznie, fizycznie też. Albo ty jesteś dziewczyną jego marzeń, albo wypad. Nie możesz czekać, aż on z tobą zerwie, bo to jest dosłownie to, co ty teraz robisz. Ja ci powiedziałam, słuchaj, jeżeli ty nie jesteś dziewczyną jego marzeń, to ty grzejesz jej cieplutkie miejsce, wygodnie, ten twój facet ma wygodnie i jak się pojawi opcja, którą on faktycznie chce, jeżeli on się zmieni na lepsze, to on cię wymieni. Albo jesteś dziewczyną jego marzeń, albo gościu robi wypad.